piraci w 50. odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. 50. Przypadek? Nie sądzę. Ło, tam widzę znowu jakieś woje się dzieją na statkach. Nie wiem, czemu mi tak laguje. Wkurza mnie to. A niech się wojują, patyczkują. Cokolwiek. Ja to idę sobie wykonać takie pewne zlecenia zabójstw. A ten statek mnie tu niepokoi. Atakują moją... Tak, atakują moją kawkę. Ej, ich chyba pojebało. Kolego! Kolego z hiszpańskim okrętem. To była moja kawka? LOL. Chwileczkę, moment. Zaciukam tych ludzi! No fuck. Oni mnie i tak widzą. Gówno mi zrobicie z tych działek. Mam na was wywalone. A patrz, widzi mnie ktoś. No to, i to akurat muszą być strzelcy. Ja piździu normalnie. Gówno robicie tymi działkami, mówiłem już. O, walczcie teraz ze mną, kozaki. Ty, takiś kurde hardy? Dobra, lepiej żywa tarcza. Jeb, poszło. Szybko, szybko. Jeb, poszło. O, na tego, pięknie. Żeśmy nieźle ich tutaj pojechali. No i pięknie, statek już jest w pełni przejęty. Tylko zrobimy co trzeba. Tutaj z ukrytych ostrzy ich wykończymy. Co się będziemy tam. Tam jeszcze dwóch typów zostało. No to może zrobimy podwójne wykończenie. Jakby się tylko. Jeb. A fajnie, że Edward przeniknął przez tą belkę. Naprawdę, no super, super. Generalnie. Ktoś tam jeszcze jest, no właśnie, czyli sam nie jestem do końca. Trzeba będzie tego typa wykończyć. Wow, kurde, ale lagło. Co się dzieje? Co to za lagi? Cichutko, cichutko. Jeb. Nie wiem, coś mi się te lagi nie podobają. Nie wiem, może... A może to moja wina, że takie lagi są. Dobra, przynajmniej statek został w pełni spenetrowany od wrogów. Zapłacili za to, co zrobili statkowi sojuszniczemu. Zapłacą za to, no... Nie ma bata. Oni będą wiedzieć, co oni zrobili. Właściwie to już nikt nie żyje z nich, więc... Tu nie ma nawet o czym mówić. Czemu mi ta gra laguje? Kurde, no. Wkurza mnie to. Co, co on pieprzył? O, jakieś ulepszenia kawki można zrobić. Ale mam za mało metalu. Chciałbym go więcej. Chciałbym jeszcze kupić jedne działa burtowe. Pancerz kadłuba. A w sumie mogę kupić, bo tam to tylko 5 kafli. No to nie jest dużo przecież. A dla kawki to jest dużo. Dobra, dokonujemy renowacji kawki. Siła podgierzy się zwiększa. Więc większa szansa na wykończenie wrogów. No i ładnie. Myślę, że cię zrozumiałem, Hiszpanie. Jeszcze mi się tepnę do kawki po odebrać moją wypłatę. O, ten statek by się przydało wykończyć.
A proszę. Bo tam nikogo nie ma, a się tylko pali statek. Który się stawia? Liniowiec? O kurde. To żeśmy niepotrzebnie teraz zaczęli. No liniowiec, bo tylko liniowiec ma takie działa. No. Nie, pokazuj mi tylko fregatę. A czemu od razu liniowce? Gówno zastrane. Dobra, zaraz ich tu nauczymy. Kurde, szacunku. Zaraz tu się zabawimy ładnie. Zaznaczę sobie ten liniowiec. Warto tylko tysiaka. Nie, ładnie. I znowu, pięknie. O kurde, ale lagło. Ło, paść, 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 paść. Dobra. Nie ma, nie ma. I tak by strzeli, kurde. Dobra, paść, 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 paść. A weźmiemy sobie ten liniowiec do floty Kenway'a. Kurde, no. Kto tam się... Dobra, wbijamy do was na impre. Na czym jak ta siła Folgierzy działa? O kurde. To miażdży po prostu. O, poszło. Dobra, może być. I tak jeszcze użyjemy tych wyciągów. Dobra. O, jak miło. Chwileczkę. Poszło. Jeszcze kapitan do wykończenia. Ale w tej mgle są spadki FPS-u. Nie, inaczej to zrobię. To będzie zbyt... Kupię. O kurde. Ciekaw jestem tylko gdzie. Gdzie mnie widzą te dziwy. Kurde. Nie róbcie mi spadku. Nie teraz. Je, poszło. Ktoś tu jeszcze? Dobra. Może być. Pół biedy mamy za sobą. No zabrał mi kurde fraga. Mój. Aj, coś dzisiaj są spotki FPS-u. Coś mi się to nie podoba. Nie, może tylko teraz, a za chwilę się to poprawi. Jest. Wykrwawi się kolega. Dajcie mi jeszcze broń przeładować. To sobie ich tak jakoś wykończę. Dobrze, kulka poleciała ostatnia. Liniowiec sobie bierzemy za naszego kolejnego sojusznika. Czy przejmujemy oczywiście? Tak, do floty Kenway'a jedzie liniowiec. Proszę bardzo. Ciesz się i bądź kapitanem. Dobra,
Teraz jeszcze tylko fregata. Nie, to jest chyba nawet bryk. Ta, bryk. Ruszamy. Dobra, unik. Pięknie, ładnie zaszturmowany. Dobra, bez problemu nam się udało. I tego bryga sobie naprawimy. Znaczy naszą kawkę naprawimy z tego bryga. Dobra. Nie będę nawet tam chodził. Z folgierza wykańczamy wszystkich. Nie. Tutaj beczkę. Poszło. Kurde, trochę żeśmy zlamili sprawę. Kurde, zbudowałem. Chciałem w beczkę strzelić. Dobra, beczkę, beczkę. Nie, nie wyceluję w tą beczkę. Musiałbym podejść bliżej. O, tutaj. O, o to mi chodziło tylko. Dobra. A i naprawiamy, bo raczej tutaj nie będziemy się męczyć. Tak, napraw kawkę. Pięknie. Okej. Dobra, zatrzymajmy się na chwilę. Wbijamy teraz do floty Kenwaya, odebrać wypłatę. Okej, ale zlaczyło na chwilę. Proszę, proszę. Tak, dodaj do mojej floty liniowiec HMS Diamond. To jest fregata. O Boże. Aha, wypłaty to są, dobra. Lola. Jakieś pierdoły dostajemy za to. Skóra bobra, wow. Chwileczkę, flota. Ktoś nowy doszedł na pewno. Jest. Galera de Espana. Aha, taki liniowiec. Naprawimy sobie teraz wszystkie statki. Bo widzę, że po podróży mieli trochę problemów. A tam wydamy trochę tych skałek. O kurde, dużo ich nie mamy, dlatego też trzeba oszczędnie. Oj, nie dobrze, nie dobrze, dobra. Nic już na mnie zostało. A, tylko jeden statek naprawić. Nie mamy tyle. Bieda, bieda w kraju. Okej, to wykonujemy najpierw misje morskie, może w tych najbardziej, wiecie, tych najgorszych. Bo tam jest tych najwięcej misji pewnie. O, jeszcze jakie kurde misje. Aż po prostu opłaca się tam ruszyć. A wiecie co? Od razu wyślimy już liniowca na tą misję, bo jest 100% powodzenia. Dlatego wysyłamy już San Juan Batiste. I Portugalia 2. Patrzę na misję, ale tutaj są słabe misje. A kto jeszcze w rejsie jest? Teraz jest San Juan Batista. Ile? 35 godzin. Chyba, że czekajcie, zmniejszymy mu poprzez właśnie bitwy morskie możemy zmniejszyć, wiecie, liniowiec, muszą być dwie fregaty San Lorenzo, a dajmy liniowca tego hiszpańskiego Galera de Espana i dwie fregaty San Lorenzo i San Miguel. Dobra. Myślę, że te hiszpańskie statki dadzą sobie radę
w tym ciężkim przedsięwzięciu. Zobaczymy zresztą, bo to jeszcze nie wiadoma jest wielka. Ale to ma być ponoć niezła bitwa. Dlatego liczę na to, że wygrają to. No, pierwsza fregata poszła na odstrzał, a teraz fregata. Wow. Spokojnie. Ło, fregata tam padnie przy tym miejscu, pewnie. Teraz nie wiem, co atakuje. Kurde. Ciężko. Ale liniowiec i tak padnie. No, a fregata dobije. Przepraszam, liniowiec. Pięknie. I zniszczenie totalne. Pięknie, pięknie. Teraz jest niebezpiecznie. I pewnie zmniejszyły mu się godziny. Nie. Trudno. Zatoka Meksykańska. Czekaj, to miała być co? Południowa Afryka. Tak, to jeszcze trochę tych bitew morskich narobimy. Szkuner i bryk to musi być. Naprawimy sobie Santa Rosalię. Ją nawet wpuścimy. I jeden bryk. Dobra, jest. Możemy zacząć działać na rzecz ich statków. Wystrzelimy bombkę. Je, poszło. No, i wygrana 100%. Jeszcze nie. I już teraz właściwie tak. Wow. Ale tak ładnie poszło. Bezbłędnie wręcz. Idealnie. Dobra, zarobiliśmy trochę. Jep. Dobra, no i... No to jeszcze raz. A wyślijmy sam jeden szkuner na szkuner, bo to chyba nie jest jakieś wyzwanie. I już wygrana. Mój szkuner był szybszy. Pięknie. No i teraz mamy bezpiecznie. Co nam daje jeszcze jedną misję za 5 kafli również. I sobie wyślemy San Lorenzo. Powodzenia. Myślę, że przyniesiesz dla mnie ten cały duży hajs. Dobra, jeszcze Portugalia. Zobaczmy, jakie tutaj misje, ale widzę, że tutaj słabo z misjami. Wyślijmy sobie San Miguela. Dobra, możemy jeszcze wysłać HMS Portsmouth. Zatoka Biskajska, Sojusz. O, możemy wysłać tu za... A, trzy kafle zablokowane. Trzeba będzie zmniejszyć, wiecie. Ale tutaj też jest misja za 3 kafle. To w sumie... Dobra, wyślemy tam. O, tutaj to już trzeba chyba porządny liniowiec wysłać. O, taką galerę de Espanę. To już taką trzeba będzie wysłać. Mimo tego, że jest katastrofalnie. Dobra. Tutaj myślę, że już żaden statek nie przepuści się. O, tu już same liniowce trzeba by było wysyłać. Dobra. San Felipe, ciebie też wyślemy na tą misję. Okej. Zmniejszymy jeszcze trochę zagrożenie. On też mi się to nie podoba. Bryk. I fregata, jeśli mamy w ogóle jakąś. Dobra, jest. Ale jest tylko 97% zwycięstwa. Tylko wyślemy chyba sobie dwie fregaty. Zobaczymy, jak się to potoczy. Tak, zaryzykujemy. Ale i tak jest większa szansa na wygraną dla nas. Pięknie. No i poszło ładnie. O kurde. Spokojnie.
wygrana jest. 97% teritorium jest dużo. No i poszło. Świetnie. Okej, zarobiliśmy trochę. Trzeba zmniejszyć to ryzyko. Jeszcze raz bitwa morska. Wtedy szybciej pewnie tutaj dopłyniemy. Dobra, Hems Diamond. I jest. Teraz będzie 98%. Chyba że naprawimy ten statek i może wskoczyć do stówy. Nie ma, jest dalej 98%. Weźmy teraz Hems Diamonda. Zobaczymy, jak sobie podołają w tej misji. O! Że nasz bryk zostanie zniszczony. A, zaatakował fregatę. O tyle dobrze. Dobra, kto szybciej przeładuje, wygrana jest. Ale ryzyko było duże, powiem wam. Jeszcze brakowało, aby te statki już się spaliły. Dobrze, mamy nagrodę. Teraz jest tylko ryzykownie. A i w sumie możemy już zostawić, bo nie chce mi się tego wszystkiego robić. A już niektóre misje widzę, że są dość taniutkie. Wysyłamy na jakieś misje już takie typowe za tysiaka, bo tutaj już wysłałem z dwóch na takie misje. Szukam jeszcze takich porządnych misji, ale widzę, że już się ich nie znajdzie. Są takie już takie skromne misje. Dobra, opuszczamy, bo czasu nam trochę zmarnowało się. Nie powiem, że nie. O lol, co się z tą kawką dzieje? Dobra, teraz tutaj jeszcze sobie porobimy zlecenie jakieś. Co my tam mamy? Fregata. W dupie mam tą fregatę. Tam co za statek jeszcze? Lol. Nie widziałem, że jeszcze jest jeden statek do przyjęcia. Tylko ciekaw jeszcze jestem, jaki to statek. Od tego zacznijmy. O, fregata. A to można ją w sumie... Chwileczkę. Mam lepszy pomysł. My ją tutaj spalimy ładnie. Kurde, nie laguj tak. Co? Nic nie poszło? Czemu nie zejdziesz na... No, czekaj. Zaraz takiego szczelimy Bayera. O, poszło. Teraz poszło. E, dzio. Co ty robisz, piracie? Ciebie też już pogrzało totalnie. Lol. Dobra. Skoczymy na tą skałę, nie? Skoczymy. Jep. Nawet lepiej. Tylko teraz trzeba będzie to przepłynąć. Ale dla nas to jest nic. Wykonamy sobie chyba już jedno zlecenie. Nie wiem. Zobaczymy w sumie. A jak nie, to dwie nawet uda nam się wykonać. Jak będziemy szybcy. Tutaj jest budka z zleceniami. Dobra, biegniemy sobie już. Dobra, mamy nasze zlecenia. I co nam dzisiaj przyjdzie? Zdradliwy piracki kapitan chce zająć Fort Chinchorro dla siebie, nie pozwól na to. Oj, widzę, że nam się tutaj szykuje hardkorowa misja. Koleś chce nam fort przejąć. Skąd on się urwał? Z choinki? A to się tepniemy bez problemu. Oj, koledze się coś trochę w główce pomyliło. Myśli, że tak nas od razu skasuje i przejmie nasz fort. Lol, pisze mi 30 FPS-ów, a laguje jakby było 3. Dobra. Dobra. Taki kolega chce być pewniak? Zaraz zobaczy.
myślałem, że to będzie jakieś trudniejsze, tylko trzeba odszukać cel i go zajumać. Dziwne, że w ogóle tutaj się dostał. No i przyprowadził sobą paru kolegów. Devil they call him, but I got one thing he don't have. This fort. I'd love to see the devil try to pass my men. Fort is mine. He won't, of course, but if he did, oh, I'd show him hell. I bet you would. Ty kolego, zaraz poznasz prawdziwe słowo znaczenia diabeł. You fought the half gopher, then you know what I mean. Tell it to the sea. I'm sick of your boasting and speaking in tongues. Kurde, kolegów sprowadził mnie źle. A zaraz go i tak nauczymy. Manier. If it was no match for your swell head, it don't scare me. Jak dasz radę, chłopie? Poszło. Poszło. Po tobie. Ło, stary, jaki jump. Jak mi przykro, żeś zginął. No chodź tu. O kurde. Jak poszło ładnie. Kolega się ze mną pomylił. Nawet mnie nie nastraszył. Bo wiedziałem, że to był ten. Yeah. Dobra. O, kolega jeszcze chyba chce postrzelać. Chce się pochwalić. Chce się pochwalić swoim skillem, nie? I to zapraszam. Poszło. Poginęli szmaciarze. No coś wam nie udało się. Kurde, ale misja, powiem wam, całkiem krótka, ale niezła. Koleś myślał, że mu się uda cały port podbić. No to kolego, byłeś w błędzie. Z Kenwayem nie warto zadzierać. Dobra, my zwiewamy stąd. Czekaj, gdzie to było teraz? To było właśnie... To jest Santa Nillas. Ja szukam. O, jest Korozal. Dobra. Mamy Korozal. Zaraz wykonamy jeszcze jedno zlecenie i skończymy odcinek. Myślę, że zdążę się wyrobić do pół godziny. Tak przynajmniej mi się wydaje, że dam radę. Dobra, widzę, że już spadki się ogarnęły. Teraz wszystko ładnie chodzi. Albo i nie. Dobra, zdążymy sobie wykonać jeszcze jedno zlecenie. Myślę, że będzie równie łatwe i przyjemne jak to pierwsze. Naprawdę całkiem nieźle. Jaskinia Banitów. Grupa przemytników plądruje za starożytne groty pod wodzą arystokraty z zakonu Templariuszy. Odszukaj go i zabij. Dobra. Czyli ten już jest na ciche zlecenie od razu. I jak będzie mi się dawało, to go zajumam. Chinchoro. Aha, czyli tutaj. Aha, okej, dobra. No to trochę mamy do przepłynięcia, a to sobie wykonamy to zlecenie. Czemu by nie? Przyda się. Dobra, wracamy na pokład. I na misję płyniemy od razu, którą sobie wykonamy. Okej, ładnie dużo kasy już mamy. To nawet nieźle. Tylko właśnie chodzi o to, że mamy za mało teraz składników, żeby na przykład, wiecie, wzmocnić kawkę. Metal.
Jep, rum. Dobra, płyniemy. Co my tu mamy? Fregata, bryg. Dobra. Damy radę. Śpiewać! Nie po to dla was kupiłem szanty, żebyście wy nie śpiewali. Jeszcze fajne echo jest, co poprawia nastrój Falcon, Blanco Major i Victoria, lol. Fajnie. Tam jeszcze mamy fregatę, Sam Wiggle, a już mam taki statek. Ale się zarobiłoby. O, to jeszcze zapolujemy potem na tą fregatę. O kurde. Ej, ten koleś jest pod wodą, czy mi się tylko zdaje? Dobra. A! Coż tak laguje. On jest pod wodą! Nie pieprzcie, żadnych bitów bzdur. Pod wodą jest ten koleś, jak miło. A w sumie możemy go tutaj odwiedzić. Dawno tego nie było. Dawno tego nie było. Szczerze przyznaję. Ambergris Key. Aha, i mamy tam dopłynąć do tej jaskini i zabić go. Dobra, jasne. Myślałem, że tu mamy czegoś szukać. Dobra, unij szybciej. Mamy tu naszą jaskinię przemytników. Bardzo ładnie. Tylko trzeba uważać teraz, bo to jest jedno właśnie z tych specjalnych zleceń, gdzie teraz mamy unikać walki i jeszcze dopłynąć do tej jaskini. Więc wyzwanie naprawdę porządne. I właśnie brakowało mi w asasynie. Dobra. Okej. Trochę tlenu nabierzemy i płyniemy z powrotem. O, słyszę skrzynkę, którą sobie wezmę. No szkurde, no. Jep. A co my tam jeszcze mamy? Aha, to są meduzy. Dobra, płynij w górę. Tylko uważaj na te meduzy, kurde, właśnie. One są naprawdę groźne. Kopią nas prądem ogólnie. Te marzekał do. Kurde, coś chciałem powiedzieć. Ale dobra, nieważne. O shit. Shit, shit. Trzeba uważać, trzeba uważać. Kurde. Dość daleko do tego całego kolesia, którego trzeba zajumać. Trzeba uważać. O, tlen się nam już powoli kończy. Jest, w końcu dotarliśmy. Pięknie. O, o! Myślałem, że tam mamy cel. Dobra, też sobie pokrywajmy w ukryciu. Żeby, wiecie, było mniejsze ryzyko wykrycia. Chyba da się tu wspinać, nie? Da się, świetnie. No to szykuje się na mnie lada super zlecenie, które albo wykonamy na perfekta, albo to spieprzymy. Więc to już jest w zależności tylko od nas, jak to w ogóle zrobimy. Dobra. No fuck. To jest aż ryzyko tutaj podchodzić. Aj no kurde. Co, spieprzyło się, nie? Spieprzyło się. Kurde. Dobra. Trudno. Nie będzie premii, ale chociaż przynajmniej coś porobimy. O, koleś chce do mnie strzelić. O, spróbował. Jeb. O,
Dobra, chociaż możemy mieć taką broń jeszcze. No trudno, no nie udało nam się. O, proszę, mamy nasz cel. Scheda mu! Pięknie. Dobra, idzie tu jeszcze jego towarzystwo. Ty patrz, kolesi się stawiają. Ło, jak dostał ładnie. Nie dadzą będą rady. Jak pięknie. Jeszcze możemy tu odszukać. Ty co wstajesz? Leżeć tu. Dobra. Mamy tu jeszcze dwóch ludzi. No nie mamy ukrytego ostrza, serio. Cichutko, cichutko. Dobra. Ładnie. Ło, dużo cukru. Może jakiś metal czy coś. Żeby mi nie było smutno. Pięknie. Słyszę gdzieś właśnie fragment animusa. Ale to pewnie na górze, nie? No właśnie. Tutaj się kryje cudo. Kurde. I mamy jeszcze tutaj mapę. Pięknie. Elitarne ciężkie kulę. Aha. O, chyba już nawet wiem, gdzie to jest. Tak, już to wiem mniej więcej. 307, 195. 301. Już wyczuwam po prostu, gdzie to mniej więcej ma to być. 301. 301, tak, 301. To jest... Ha. Jednak nie wiem, gdzie to jest dobrze położone. 301. No patrz. 307, 195, tak? Trochę tych tutaj map mamy. No, 307, no czyli to miejsce dokładnie. Dobra, kończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 50. epickiego według mnie odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I prawie goły Edward Kenway żegna was. Trzymajcie się. Na razie, yo!